Proszę Państwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości składa projekt uchwały Sejmu w sprawie obrony żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to forma przeprosin, która należy się polskim funkcjonariuszom i żołnierzom za ten czas, kiedy celebryci, ówczesna opozycja atakowała żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy po ataku hybrydowym przeprowadzonym z terytorium Białorusi w 2021 roku. Zobaczymy, czy Sejm Rzeczypospolitej, zdominowany przez siły polityczne, które atakowały polską granicę od strony polskiej, przyjmie taką uchwałę. Myślę, że jest to konieczne, żeby w jakikolwiek sposób oczyścić atmosferę związaną właśnie z zagrożeniami wojennymi. Dziś obserwujemy wzmożenie ze strony koalicji 13 grudnia. Sam Donald Tusk mówi o tarczy wschodu, mówi o przedsięwzięciach, które rozpoczęliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo to za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości powstała bariera na granicy z Białorusią. To na podstawie mojej decyzji zostały zbudowane bariery inżynieryjne, zapory inżynieryjne na granicy z Rosją i na granicy z Białorusią, na przykład bariery przeciwpancerne, które stoją w miejscach, które mogłyby być miejscami ataku przeprowadzonego zza wschodniej granicy. To za moich czasów, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, powołano międzyresortowy zespół, który zajmował się sprawami dotyczącymi transportu, w tym transportu wojskowego przy wschodniej granicy naszego kraju. To za moich czasów w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych powstała koncepcja ufortyfikowania wschodniej części Polski. Przypomnę a contrario, że wtedy, kiedy rządził Donald Tusk, to likwidowano jednostki Wojska Polskiego na wschód od Wisły. I to jest ta zasadnicza różnica, która pokazuje na podejście rządu Prawa i Sprawiedliwości, podejście rządu Tuska do spraw obronności, do spraw bezpieczeństwa, do spraw zagrożeń, jakie czyhają na Polskę ze wschodu. A więc ta uchwała jest konieczna, żeby też zbadać, czy mamy do czynienia z hipokryzją, czy mamy do czynienia wyłącznie z PR-em i propagandą wyborczą, bo przecież zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, czy też rzeczywiście doszło do jakiejś przemiany w rządzie koalicji 13 grudnia. Przypomnę, że Donald Tusk, kiedy nastąpił atak hybrydowy za wschodniej granicy, mówił o biednych ludziach, tak nazywał migrantów zaproszonych przez Łukaszenkę i potem przeciskanych niejako. Były próby właśnie przeforsowania przy użyciu ich, tych migrantów polskiej granicy. Donald Tusk nazywał ich wtedy biednymi ludźmi, którzy szukają dla siebie przyszłości. Dziś mówi inaczej, a więc kiedy mówił prawdę? Wtedy czy teraz? Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie wzmacniało polską granicę, konsekwentnie wzmacniało polskie wojsko. To my doprowadziliśmy do tego, że we wschodniej części naszego kraju odtworzone, odbudowane zostały jednostki Wojska Polskiego, zlikwidowane za czasów rządów koalicji PO-PSL. Przypomnę, że to za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziliśmy do wzmocnienia uzbrojenia Wojska Polskiego o nowoczesny sprzęt pochodzący ze Stanów Zjednoczonych głównie i z Korei Południowej. Ten proces należy kontynuować. Niepokoję się tym, że mamy do czynienia z pewnym zastojem, bo jedynie realizowane są te zamówienia, które zostały przeze mnie podjęte. Natomiast umowy, które zostawiłem na biurku obecnego ministra obrony narodowej, wciąż na tym biurku leżą, podpisane nie zostały. To trzeba zrobić tak, żeby skutecznie odstraszyć agresora. A więc projekt uchwały, ten projekt będzie prowadził pan poseł, były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy rzeczy zupełnie fundamentalnej dla istnienia państwa polskiego. Granica szczelna, chroniona,
czy szacunek do Wojska Polskiego i Straży Granicznej, a także Policji, to są fundamenty suwerenności każdego państwa na świecie. Szczególnie takiego, które jest położone w sąsiedztwie agresywnej, ofensywnej, najeźdźczej Federacji Rosyjskiej. I my musimy zrobić wszystko, żeby wzmacniać morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy tam pełnią służbę, a nie je podminowywać. I skoro doszło do tego cudownego nawrócenia, o którym powiedział pan premier Mariusz Błaszczak, to jest najlepsza okazja, by powiedzieć: sprawdzam polskiemu Sejmowi, polskiej większości parlamentarnej i podjąć uchwałę, która raz na zawsze przednie ten spór o to, czy służba, którą ci żołnierze, ci strażnicy graniczni i policjanci pełnią naszej granicy, zasługuje na szacunek społeczny. I co bardzo ważne, ta uchwała także obejmuje swoją tematyką także szacunek do tych inicjatyw społecznych, do wielu inicjatyw szkół, przedszkoli, a także organizacji pozarządowej, które słały różnego rodzaju kartki, rysunki dzieci, ale także apele wspierające, solidaryzujące się z tymi żołnierzami, którzy pełnią tam służbę. Czyli wówczas nasze społeczeństwo obywatelskie lepiej wyczuło interes państwa polskiego, nasi obywatele, niż ówczesna opozycja z Donaldem Tuskiem na czele. I dzisiaj chcielibyśmy tą uchwałą oddać cześć i szacunek tym żołnierzom, którzy z narażeniem życia i zdrowia i strażnikom granicznym pełnią służbę na naszej granicy, a także tym liderom organizacji pozarządowych, którzy stanęli wówczas za nimi murem. Murem za polskim mundurem, jak wówczas brzmiała tytuł tej akcji. Dzisiaj polski Sejm ma okazję stanąć murem za polskim mundurem także w tym aspekcie. Ta uchwała trafi na biurko pana marszałka Szymona Hołowni i apelujemy, żeby była procedowana oczywiście na tym posiedzeniu Sejmu, bo tu nie ma co zwlekać. Ci żołnierze są już teraz na granicy od wielu, wielu miesięcy. Debata na ten temat trwa od bardzo wielu miesięcy, w związku z tym nie ma na co czekać. Chcielibyśmy, żeby Sejm, skoro to jest zupełnie oczywiste, zagłosował na tak już na najbliższym posiedzeniu.